kochani, witam Was w kolejnym odcinku Next Top Model, pokaz mody w Playmobil City. Wezmą dzisiaj udział w kolejnym głosowaniu 7 dziewczyn, z których będziecie wybierać tą, którą lubicie najbardziej. No dobrze, Raul, co dalej? No tak, no to modelki. Proszę bardzo, kolejne dziewczyny wychodzą naprzód. Ach, ale super, każda ładniejsza z drugiej. Ale możecie wybrać tylko jedną osobę. Tak, dokładnie. No dobrze, dziewczyny. No to proszę. Przedstawcie się. Pokażcie się pięknie naszym widzom. Tutaj mamy kolejnych 7 dziewczyn, z których będzie trzeba wybrać jedną. Raul, teraz jest twoje zadanie. No jak? Moje zadanie? O co ci chodzi? A co masz na myśli? No jak? Twój element pokazu, programu właściwie. Ach, ojej, kwiaty, o matko, zapomniałem. O nie, totalnie zapomniałem. Och, chyba będę musiał, może będę mógł zadzwonić do Romy. Tak, ona mogłaby pewnie przynieść mi te kwiaty. Stąd nie mogę wziąć kwiatów. No nie, muszę zadzwonić. Romy powinna mieć troszeczkę czasu, ale jest w ciąży, ale och. Romy, kochanie, czy mam strasznie duży problem? Czy mogłabyś przynieść mi kwiaty? Zapomniałem ich. Przyniesiesz? Och, cudownie, jesteś kochana. Do zobaczenia. Och, taka cudowna kobieta, naprawdę. Kobieta marzeń. Jestem taki szczęśliwy. Gabi, co się dzieje? Zapomniałem kwiatów. Jak to? Przecież to jest live show, to jest wszystko na żywo. Jak mogłeś zapomnieć? No, ale ona już przynosi, Romy przyniesie te kwiaty. Bardzo Państwa przepraszam. Przejdziemy do kolejnego punktu programu, ponieważ były małe zachwiania. O matko, co się wydarzyło? Dlaczego mówię, że przechodzimy dalej? O co chodzi? Nie wiem. Co się dzieje? Słyszałaś? Chyba chodziło o kwiaty. No, ale to chyba nie jest ważne. No dobra, mam nadzieję, że och, że to nas... O, zobacz, zobacz! Ktoś przychodzi, to Romy! Co? O, Romy! Dziękujemy! O, dziękuję ci, kochana! Bardzo ci dziękuję za te kwiaty. Och, Raul, ale że jesteś roztrzepany. Jak mogłeś zapomnieć kwiatów? Ale proszę, mam już je dla ciebie. Ach, kochanie, dziękuję ci bardzo. Co bym bez ciebie zrobił? Jesteś najlepsza. No dobrze, no to w takim razie, proszę Państwa, skoro doszły do nas kwiaty, no to możemy przejść do kolejnego momentu. Och, ale Romy jest piękną dziewczyną. Też bym chciała taka być. Ach, dobrze, mamy już kwiaty, możemy przejść dalej. Dobrze, no to w takim razie dzisiaj musi opuścić nas Vanessa. Bardzo przepraszam, bardzo mi przykro, ale tak zagłosowali nasi widzowie. Te kwiatki są dla ciebie. Bardzo przepraszam, że tak długo to zajęło. Ach, dziękuję bardzo, ale bardzo mi przykro, że muszę już opuścić program. Mam nadzieję, że w przyszłym roku mi się uda. Dziękuję Wam. Vanessa, no naprawdę, poszło Ci naprawdę świetnie, ale to decyzja widzów. Także, no, cała droga przed Tobą. No, ach, nie rozumiem tego. No tak, decyzja widzów, ale no Vanessa była świetna. Takie piękne zdjęcia. Nie rozumiem. No cóż. No dobrze. Bardzo szkoda. Bardzo przykro mi, że Vanessa musiała odpaść, ale możemy przejść do kolejnego konkursu. Dokładnie. Dzisiaj mamy Fashion Challenge, czyli która dziewczyna będzie najlepszą królową zakupów. No to co? Ogłaszamy? Dziewczyna wygra 100 euro oraz kreację, którą wybrała. Każda z nich będzie miała godzinę czasu. Wszystkie w tym... Wow, fashion challenge? Ale super! Uwielbiam zakupy. Wow, świetnie! Nieźle, ja jestem świetna w zakupach. No dobrze, no to dalej. Mamy na to godzinę. Dokładnie. Każda z dziewczyn musi wybrać najlepszą kreację. Ta, która wybierze najlepszą według widzów, wygra ten konkurs. O, matko, ale super. No, ale godzina? To nie będzie takie łatwe. Zawsze moje zakupy tyle czasu zajmują. Dani, możemy iść razem? Co ty na to? Jasne, jasne. Chodź, może na pewno nam się uda wynaleźć coś super. Wow, ta kreacja jest naprawdę świetna. Chodź, wejdźmy, to jest mój ulubiony sklep. Dzień dobry Wam. Czy w czymś mogę Wam pomóc?
Tak, szukamy aktualnie jakichś fajnych letnich kreacji, bo bierzemy udział w konkursie w Next Step Model. Ach, świetnie. To może ta spódniczka. Świetnie ci pasuje, zwłaszcza do tego topu. Czarna, w kropki. Jak ci się podoba? No mi tak średnio. No, mi się wydaje, że super wyglądasz. Ja też już znalazłam. Zobaczcie, jaka świetna turkusowa spódnica. No, też mi się podoba. Twoja wydaje mi się nawet lepsza niż moja. Muszę się przebrać. Wow, no, zdecydowanie w tej sukience ci lepiej. Mi też się podoba znacznie lepiej niż tamta spódniczka. Biorę tą. No dobra, Dani, no to mamy już nasze outfity. Możemy iść, co? Stroje mamy wybrane. Bardzo Pani dziękujemy. No to w takim razie na razie je pożyczamy, bo to konkurs. Wrócimy. Dobrze, dziewczyny, nie ma problemu. Do zobaczenia. Okej, okay, no to mam nadzieję, że już wygrałyśmy. No dobra, no to co? Wybrałaś coś? No właśnie, nie wiem co. Musiałabym chyba wybrać jakąś spódniczkę, albo może sukienkę lepiej, no bo to na lato. Ta mi się podoba tak całkiem średnio. Nie, wyglądasz w niej świetnie. Pasuje ci zdecydowanie do koloru włosów i w ogóle prezentujesz się rewelacyjnie. Myślisz? No dobrze, a ty co wybrałaś? Bo moja sukienka naprawdę mi się podoba. Ja myślę, że mogę już iść. No ja nie mam nic, Leoni. Chyba jeszcze musiała tutaj troszeczkę zostać. Ty możesz iść w takim razie, a ja jeszcze poszukam czegoś dla mnie. No dobrze. No to powodzenia, Julia. Do zobaczenia. I mam nadzieję, że znajdziesz coś fajnego. Ach, super. Centrum handlowe w Playmobil City. Zawsze znajduję tu coś fajnego. Też lubię tu robić zakupy. No to chodźmy może do tego sklepu. Chodź. Dobra. To ja pójdę do tego. Hej, Wiktoria! Zobacz, znalazłam super spódniczkę. A, wow, naprawdę świetna. Pasuje ci idealnie. Ja też znalazłam, zobacz, różową. Wow, wyglądają naprawdę super. Obie wyglądamy szałowo. Idziemy? Wydaje mi się, że tak. Mamy nagrodę w garści. Tik, tik, tik. No cóż, czas leci. Gdzie reszta dziewczyn? Tylko trzy dziewczyny wróciły? Ach, my też tu jesteśmy. Tak, jesteśmy. Udało nam się znaleźć super kreację. No dobra, jeszcze jednej osoby nam brakuje. Gdzie jest Julia? Och, jeszcze tylko 2 minutki. Ach, wszyscy wyglądają przepięknie. Ach, ale mam nadzieję, że widzowie nie odrzucą mnie. Gabi, wydaje mi się, że już jest po czasie, co? Nie, jeszcze 50 sekund. Ach. O, jesteś, Julia. O, ja nic nie znalazłam. Tak mi przykro. Myślałam, że się spóźnię i wróciłam. Nic nie znalazłaś? O nie, Julia, naprawdę. Co za szkoda. Ale no. No dobra. No to mamy nasze 6 dziewczyn, które brały udział w Outfit Challenge, Fashion Challenge, czyli w naszym konkursie na najlepszą kreację letnią. Dzisiaj robiły zakupy. Naprawdę wybrały super stroje. Co ty na to? Zdecydowanie. No świetnie, szkoda tylko, że Julii nie poszło. No ale dobrze, drodzy widzowie, tak, prosimy w takim razie o decydowanie, która kreacja, która z dziewczyn poradziła sobie najlepiej i które podoba się Wam najbardziej. Proszę, piszcie komentarze, która z dziewczyn podobała się Wam najbardziej. Głosujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku.